Dzień dobry, panie redaktorze. Chciałem zapytać, jakie to albo jaką to tajemnicę Andrzeja Dudy nieznaną wcześniej pan odkrył? No właśnie, sporo osób mnie o to pyta, bo panuje takie przeświadczenie, że marionetka nie może mieć tajemnic, natomiast marionetki często mają swoje wstydliwe i niebezpieczne tajemnice. Andrzej Duda ma ich sporo. Andrzej Duda nie jest takim idiotą, jakim go malują popularne memy. Andrzej Duda jest bez wątpienia człowiekiem wykazującym się wielką polityczną nieodpowiedzialnością, ale jest też człowiekiem, który potrafił zadbać o siebie w życiu, chociaż raczej w sposób dosyć bierny, ponieważ jego kariera to było podpinanie się pod kolejnych protektorów. Najpierw w Unii Wolności, kiedy Andrzej Duda był proaborcyjnym liberałem przez chwilę, a w każdym razie działał w takiej organizacji politycznej. Potem z Unii Wolności pod skrzydłami Arkadiusza Mularczyka przeniósł się pod skrzydła Zbigniewa Ziobro. Tam sobie znalazł potężniejszego protektora, Joachima Brudzińskiego. Od Brudzińskiego przeszedł pod skrzydła Jarosława Kaczyńskiego, a spod skrzydeł Jarosława Kaczyńskiego trafił pod skrzydła jeszcze potężniejszego smoka, tak to nazwijmy, ponieważ my mamy w Polsce takie często polonocentryczne, zaściankowe widzenie i kiedy Duda zaczął się chwalić swoją przyjaźnią z chińskim dyktatorem Xi Jinpingiem, to pojawiły się żarty, takie dosyć niefrasobliwe stwierdzenia, jakoby Xi Jinping nawet nie wiedział o istnieniu Dudy. Tymczasem Xi Jinping doskonale wie o istnieniu Andrzeja Dudy, traktuje go jako swoją przepustkę do Polski, a Polskę jako swoje drzwi do Europy. Andrzej Duda jest głównym rzecznikiem w Polsce i w Europie tak zwanego nowego jedwabnego szlaku, czyli projektu budowy nowych połączeń drogowych z Chinami, przez które Chiny będą mogły nas nadal zalewać swoimi towarami, co jest niekorzystne dla naszej gospodarki i dla wyborców Andrzeja Dudy, bo to oni pierwsi będą tracić pracę z tego powodu. Ale on się tym nie krępuje. Ja postanowiłem zbadać, skąd to propekińskie nastawienie. No i okazało się, że w tej książce nie muszę już umieszczać żadnych map powiązań, ponieważ powiązania są bardzo proste. Okazało się, że ciotka Andrzeja Dudy, polityczka PiS z Opola, Krystyna Duda, współpracuje od lat z chińską organizacją propagandową Hanban, która tworzy takie komórki propagandowo-infiltracyjne na uczelniach całego świata. Na Zachodzie się te komórki teraz zamyka, bo władze zachodnie się zorientowały, że to nie są instytuty naukowe, tylko to są narzędzia chińskiej propagandy, a nawet szpiegostwa, jak w belgijskim przypadku się okazało. To są tak zwane instytuty Konfucjusza. Ciotka Andrzeja Dudy, Krystyna Duda, od lat robi propagandę na miarę swoich możliwości opolskich dla tych instytucji. Kontaktuje się z chińskimi funkcjonariuszami Komunistycznej Partii Chin, wychwala ich w swoich publikacjach. To jest sprawa bardzo bulwersująca, ponieważ Andrzej Duda mówi dokładnie tekstami niemalże przeklejonymi z propagandowych broszurek Instytutów Konfucjusza, tak się nazywają te placówki, z którymi jego ciotka współpracowała, ona też powielała ich treści. To są rzeczy, które też mogłyby wyborców Dudy zaszokować, ponieważ Krystyna Duda publikowała na przykład takie artykuły o tym, jak to zgrzebni, prymitywni Słowianie chodzili po swoich bagnach i lasach w sukmanach, kiedy już w cudownym niebiańskim imperium za złotym murem wspaniała chińska cywilizacja kwitła i dlatego uczmy się od Konfucjusza, wielkiego chińskiego mędrca, no i przede wszystkim współpracujmy z funkcjonariuszami Komunistycznej Partii Chin. Takie były te publikacje i taka była działalność. Tylko wie pan, ciotki Dudy nie będzie na liście wyborczej, a sam Duda w tym momencie, jak nie mam, powiedziałby hello, czyli mam świetne relacje z amerykańskim nacjonalistą, przywódcą Trumpem i z chińskim nacjonalistą, przywódcą Xi,
to chyba świadczy o tym, jak mocna jest pozycja Polski i moja prezydenta RP. No właśnie, tylko kto w to uwierzy? Być może fanatyczni wielbiciele Andrzeja Dudy tak, natomiast prezydent Donald Trump, którego wielbicielami chyba nie jesteśmy, ale jedno mu trzeba przyznać, on z reżimem chińskim toczy walkę niemalże na śmierć i życie. I Amerykanie, administracja Trumpa też ma wiele wad, ale na pewno nie jest do tego stopnia ślepa, żeby nie widzieć, że chociaż Duda przykucnął przy biurku Trumpa i pozwolił się tak sfotografować, to znacznie głębsze pokłony składa Chińczykom, nie tylko samemu Xi Jinpingowi, ale także biznesmenom nawet trzeciorzędnym z kręgu Xi Jinpinga, związanym biznesowo i politycznie z chińskim reżimem, którzy tutaj przyjeżdżają. I Amerykanie muszą to widzieć jako, no mówiąc delikatnie, dwulicowość, żeby nie powiedzieć ostrzej. Więc nie liczyłbym na jakieś względy dla Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. Tym bardziej, no, że fakty dotyczące jego chińskich powiązań wychodzą na jaw coraz bardziej i bardziej.